Panie ministrze, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uruchomiło właśnie pilotażowy projekt zakładający promowanie polskich firm w Szwecji. Skąd w ogóle ten pomysł i dlaczego Szwecja? Skąd pomysł, dlaczego Szwecja? Pomysł zrodził się odnośnie wizyt studyjnych, jakie tutaj pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przeprowadzili w różnych krajach, w tym m.in. w Szwecji, tak żeby poznać w tym momencie uwarunkowania prawne, bariery, jak szybko się realizuje inwestycje itd., itd. Rozpoznać rynek, nawiązać współpracę i w ramach wspólnych rozmów, poznawania tamtejszego rynku, no padła właśnie taka kwestia odnośnie współpracy firm i tak dalej, i tak dalej. Szwedzi mają też zapotrzebowanie, podobnie jak my, na rynku mieszkaniowym. Natomiast polskie firmy, jak wiemy, funkcjonują na tym rynku, natomiast nie funkcjonują tam jako generalny wykonawca. I w ramach, czy jako generalny wykonawca, w tym momencie w Szwecji są bardzo duże takie obostrzenia proceduralne, żeby wygrywać przetargi jako generalny wykonawca. W związku z czym, no i do tej pory, z tego co nam wiadomo, tej firmy polskie takich oświadczeń nie świadczyły. A w związku z tym, że myślimy i wiemy o tym, że mamy się czym chwalić i mamy dobre firmy z dobrym potencjałem i zależy nam na tym, żeby polskie firmy również swój kapitał budowały i promowały na rynkach zagranicznych. Więc doszliśmy do takiego porozumienia po iluś tam wymianach, spotkaniach eksperckich, po rozmowach i wymianach, że powiem, formalnych z ministrem przedsiębiorczości i innowacji w Królestwie Szwecji, że taki projekt byliby w stanie i chcieliby z nami stworzyć. W związku z powyższym celem tego projektu byłoby, żeby wskazać polską firmę lub konsorcjum firm, które zostałyby rekomendowane do wybudowania na rynku szwedzkim, dokładnie w Göteborgu, inwestycji pilotażowej. A na czym ta inwestycja miała polegać? To byłaby jakaś mieszkaniówka? Tak, to oczywiście jest kwestia po pierwsze przeprowadzenia przez procedury. I co więcej, to jest oczywiście wystartowanie w przetargu, ale umożliwienie weryfikacji przez polską i szwedzką, weryfikacji dokumentacji przetargowej na etapie składania tej dokumentacji. I wynikiem w tym momencie tych działań byłoby wybudowanie w systemie projektu i buduj inwestycji mieszkaniowej w Göteborgu. Ministerstwa rola sprowadzała się do tego, żeby pomóc przeprowadzić przez tą całą procedurę. Być takim koordynatorem procesu łącznie ze stroną szwedzką w zakresie przeprowadzenia za rękę po stronie procedur, formalności, jednocześnie dając też gwarancję, tak, że firma reprezentująca państwo polskie jest godnym zaufania partnerem. Rozumiem. Czy jest już jakieś zainteresowanie tym projektem? Na dzień dzisiejszy tak, jest sporo zainteresowanie, firmy się zgłaszają, czekamy do końca maja na zgłoszenia firmy. Myślę, że na początku czerwca zrobimy takie spotkanie organizacyjne, zobaczymy też, jakie jest zainteresowanie i w jakim horyzoncie, że tak powiem, czasowym, jak również zakresowym polskie firmy są zainteresowane. Bo horyzont współpracy rysuje się dość duży i tutaj ze strony szwedzkiej też jest pewna elastyczność po tej stronie, więc myślę, że dalsze działania na etapie, powiem już jesiennym, będą w stanie pokazać, kogo wzajemnie, bo to nie minister, tylko wzajemnie firmy wytypują i na jakie obszary będziemy tutaj w tym momencie się fokusowali. Czy nie ma jeszcze określonej daty, kiedy ta inwestycja miałaby wystartować w tym Göteborgu? Czy wszystko zależy od tego, kiedy wskażemy firmę, wtedy będziemy mogli określić procedury. Rozumiem. Szwecja, jakieś inne kierunki? Znaczy powiem tak, na chwilę obecną jest to Szwecja, jest to konkret, natomiast rozmowy prowadzimy w różnych obszarach, a to raczej pod kątem, mówię, rozpoznawania rynków. Jeżeli dojdziemy do podobnych wskazań, już takich namacalnych, mówiąc zupełnie wprost, no to wtedy będziemy się, że tak powiem, z tym dalej obnosić. Na chwilę obecną jest to Szwecja i to jest konkret. Polska firma miała być tam generalnym wykonawcą. Rozumiem, że te obiekty miały być znoszone też z polskich materiałów, tak? Tak by nam zależało na tym. A kto miałby budować fizycznie? Polacy czy... Nam zależy na tym, żeby promować polską firmę z polskim kapitałem. Jeżeli polska firma z polskim kapitałem zatrudnia Polaków, to będą Polacy. Jeśli natomiast zatrudnia obcokrajowców, to obcokrajowcy. Natomiast projekt jest skierowany na polskie firmy z polskim kapitałem, na polskie podmioty.